Cześć, dzisiaj zapraszam Was na BookHaul, w którym do pokazania mam plus minus 60 książek, które nie mam zielonego pojęcia, jakim cudem wylądowały u osoby, która całkiem niedawno zarzekała się, że kończy z takim impulsywnym kupowaniem książek, że teraz odkładam pieniądze tylko na piękne wydania, więc naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co te książki tutaj robią. Ale zanim do nich przyjdziemy, chciałam tylko wspomnieć o tym, że moja przyjaciółka Caroline razem ze swoim chłopakiem Karolem założyła kanał Serial Hunters, więc jeżeli lubicie oglądać seriale i chcielibyście dowiedzieć się, co fajnego zobaczyć, no to zachęcam Was do tego, żebyście odwiedzili ich kanał. Link do tego kanału znajdziecie w opisie poniżej. A teraz, żeby już nie przedłużać, bo wydaje mi się, że ten filmik będzie dosyć długi, biorąc pod uwagę ilość książek, to przechodzimy właśnie do tych książek i tu myślę, że zacznę od Czarnkastera, Sebastiana de Castella. Wiem, że o tej książce już Wam opowiadałam, już ją pokazywałam w jakimś z vlogów, ale stwierdziłam, że muszę ją również pokazać w takim prawilnym bookhaulu, ponieważ do tej pory nie wierzę w to, że udało mi się na nią zapolować, ponieważ jeżeli chodzi o Czarnkastera, jest to trzeci tom Spelslingera i tę serię można dostać albo właśnie w miękkiej oprawie, albo w twardej oprawie, ale tylko 5 tomów. Ten trzeci, nie wiem dlaczego akurat trzeci, jest już niedostępny i nie wiem, czy wydawnictwo będzie to wznawiać i też bałam się czekać i czekać i czekać na to wznowienie, ponieważ wiecie, jak to jest z książkami, których nagle zaczyna brakować, po prostu ludzie wystawiają je w takich cenach na Allegro, OLX-ie, Amazonie, eBayu i tak dalej, że jeżeli chodzi o Czarnkastera, widziałam tę książkę za 11 tysięcy dolarów, więc no nie ma takiej opcji. 11 tysięcy dolarów bym za to nie dała, nawet pomimo tego, że to książka autora mojego życia, ale dałam za nią chyba 180 dolarów z przesyłką jakoś tak i nie żałuję ani grosza, centa wydanego na tę książkę. Co prawda jeszcze jej nie czytałam, ale czytałam Spelslingera i bardzo mi się podoba i kocham Sebastiana de Castella i odsyłam Was do zobaczenia mojego wywiadu z Sebastianem de Castellem, po prostu dalej w to nie wierzę. Sebastian de Castell, gościem na kanale Book Reviews by Anita, po prostu spełnienie marzeń, więc Czarnkastera polecam Wam raz jeszcze, to znaczy pokazuję raz jeszcze, no i polecam, nie czytałam, ale polecam, bo to w końcu Sebastian de Castell, po prostu miłość mojego życia, więc BookHaul otworzyłam Czarnkasterem, a teraz przechodzę sobie do takich ładnych wydań, które dostałam od wydawnictwa Hachette, tak to się nazywa. Wiecie co, za bardzo nie wiem, jak to powinno się ładnie wymawiać, więc jeżeli źle wymawiam, prawdopodobnie źle, to bardzo proszę Was o poprawienie. Wiecie co, jeżeli chodzi o języki, to jestem trochę taka dupa wołowa, bo nawet gdy usłyszę wymowę jakiegoś słowa z milion razy, to i tak to przekręcę. Jakoś nie mam słuchu do języków i staram się nad tym pracować, ale no, nie zawsze mi to wychodzi. Więc powiedzmy, że to jest wydawnictwo Hachette. Wiecie, chodzi o te wszystkie takie prenumeraty książkowe. I od tego wydawnictwa dostałam książki Józefa Ignacego Kraszewskiego. I bardzo spodobały mi się te wydania. I po prostu dałam ciała, bo powinnam była powiedzieć o nich Wam w lutym. Jakoś wtedy je dostałam. To jest Hrabina Kozel. Dostałam właśnie 6 tomów. I teraz ostatnio zamówiłam sobie właśnie prenumeratę od 6 tomu, bo tak się właśnie jakoś złożyło, że gdybym zamówiła sobie prenumeratę od 8 tomu, to nie miałabym 7, a mam 6 tomów, brakuje mi 7, więc bryla będę musiała prawdopodobnie, wiecie, sprzedać, gdy go dostanę. A zamówiłam sobie tę prenumeratę, ponieważ, no wiecie, cudze chwalicie, swego nie znacie. Słyszałam od wielu osób, że książki Józefa Ignacego Kraszewskiego są dobre. W dodatku są bardzo ładnie wydane, bardzo podoba mi się papier, czcionka, wszystko. Trochę te okładki są takie, z jednej strony one są bardzo fajne, bo to złotko to się po prostu nie ściera, starałam się, tak wiecie, trzeci, to się nie niszczy, ale z drugiej strony te okładki są trochę takie miękkie, przez co chyba właśnie w tej książce, w Matce Królów, zrobiły mi się takie wgłębienia tutaj, bo chyba gdzieś tym przywaliłam niechcący. W każdym razie te książki są bardzo ładnie wydane, nie wiem, czy będę prenumerować wszystko jak leci, to znaczy do pewnego momentu, to znaczy może mi się to znudzi w pewnym momencie, bo tych książek ma być chyba z 80 i też nie wiem, gdzie je pomieszczę w biblioteczce, ale tak stwierdziłam, że nawet wizualnie one pasują do moich Barnesów Nobelsów i jeżeli jeszcze okaże się, że te książki są rzeczywiście dobre, no to będzie super mieć książki jakiegoś polskiego autora, dobrego polskiego autora w pięknych wydaniach na półce. Więc w ogóle jeżeli chodzi o Hachette, jak już mówiłam, dałam tyłka bardzo mocno, bo powinnam była powiedzieć o tym wcześniej. Generalnie rzecz biorąc, nie można zrobić już tej prenumeraty od 1 tomu, więc jeżeli chcielibyście zrobić prenumeratę, to tylko od 6 tomu, mielibyście 6, 7, 8 i tak dalej, ale myślę, że na te 5 pierwszych chyba jeszcze nie jest za późno, żeby zapolować gdzieś na OLX-ie, Allegro, może w Empiku, w jakichś kioskach, więc jakby co, mi te wydania bardzo mocno się podobają i wydaje mi się, że w maju będę czytać sobie starą baśń, bo bardzo ciągnie mnie do tej książki, więc
No bardzo ładne wydania. I skoro dalej jesteśmy przy tych ładnych wydaniach, to chciałam tylko zwrócić uwagę na coś, o czym nie wiedziałam. Tą książkę też Wam pokazywałam w jednym z vlogów, ale nie pokazywałam Wam pewnej rzeczy, mianowicie dowiedziałam się o tym od mojej obserwatorki na Instagramie, przepraszam, ale nie pamiętam imienia, bo to było już dawno, dawno temu. W każdym razie pozdrawiam Cię bardzo gorąco, właśnie moja obserwatorka kupiła sobie Alicję w Krainie Czarów, którą też swoją drogą zamówiłam i cały czas czekam na tę książkę. No i co się okazało? Widzicie ten tutaj papierek, taki pasek papierkowy. Okazało się, że w środku, pod tym, znajduje się zakładka. I teraz zastanawiam się, czy w moich dwóch poprzednich wydaniach też był taki pasek, czy ten pasek z tą zakładką, on jest dodawany właśnie do tych wydań tej serii, to była chyba edycja letnia, zimowa, w sumie nie ogarniam tego. Czy właśnie tylko było w tej edycji, czy w tamtej edycji poprzedniej też to było, bo w sumie nie wiem. Mam nadzieję, że nie, bo to by znaczyło, że wyrzuciłam takie, słuchajcie, piękne okładki, to znaczy zakładki. Zakładki, które są przymocowane właśnie do tego kartonika tutaj na tyłach, dosłownie pod spodem. Więc jeżeli będziecie kupować te książki, nie wyrzucajcie tych kartoników, to znaczy nie od razu, ja zaraz to wyrzucę, ale zostawiłam ten kartonik, żeby Wam pokazać, że właśnie tutaj pod spodem prawdopodobnie będzie kryła się bardzo ładna zakładka, właśnie taka nawiązująca do książki, więc w ogóle bardzo cieszę się, że mam to wydanie Jane Eyre. Jeżeli chodzi o Austin, to nie jest Austin Bronte, wydaje mi się, że nie mam tego jeszcze w żadnym wydaniu, to chyba moje pierwsze wydanie, wiem, że mam Wichrowe Wzgórza chyba w 5 wydaniach i będę musiała się zacząć tego pozbywać trochę, bo jednak nie chcę sobie aż tak dublować tych wydań. W każdym razie to wydanie jest śliczne i pamiętajcie o zakładce, gdy będziecie sobie właśnie to wydanie kupować. Teraz, do czego by tutaj przejść? Może dalej lecimy z ładnymi wydaniami. Za te wydania bardzo mocno dziękuję Marcie, pannie Fox, która obecnie na Instagramie robi kolejną edycję Harry Potterowego maratonu, magiczny maraton 3, więc jeżeli chcecie wziąć udział w maratonie Harry'ego Pottera, wygrać jakieś nagrody czy coś, no to zachęcam Was do tego, żebyście obserwowali Martę. Link do jej Instagrama znajdziecie w opisie poniżej. Będzie to taki maraton głównie instagramowy. Ona robi to z jakimiś takimi właśnie innymi twórczyniami instagramowymi, więc wszystko będzie kręcić się wokół Instagrama, to tylko tak chciałam powiedzieć. No i dostałam od Marty zupełnie, ja się w ogóle się tego nie spodziewałam, to znaczy wiedziałam, że ona wyśle mi Anię z Zielonego Wzgórza, ale nie spodziewałam się, że przy okazji dostanę też Księgę Dżungli w tym ładnym wydaniu z Penguin Classics i już nie mam zielonego pojęcia, co robić, jeżeli chodzi o pingwiny, szczerze powiedziawszy, ponieważ, no, te pingwiny są cudowne, ale ostatnio kupiłam sobie też inne pingwiny i też muszę właśnie się określić, które pingwiny zacząć zbierać, czy właśnie takie pingwiny, bo te wydania są piękne, czy też te pingwiny, które wyglądają tak, i ja wiem, że Wy wiecie, że mam te książki, ponieważ te książki właśnie miałam w mojej biblioteczce, pokazywałam je w Bookshelf Tour, no i właśnie wydaje mi się, to znaczy one nawiązują do tych materiałowych wydań z Penguin Classics i myślałam, że to po prostu kolejne materiałowe wydania z tej serii, a to się okazuje, że nie, ponieważ w obrębie tej materiałowej serii wyróżniono też serię właśnie taką materiałową z takimi błyszczącymi elementami, to się nazywa Puffin, napiszę Wam tutaj, jak ta seria się nazywa, żebyście mogli ją sobie wyszukać, bo zapomniałam, jeszcze zaraz przekręcę wymowę, więc tutaj macie napisane, jak nazywa się ta seria właśnie z takimi błyszczącymi elementami i gdy się o tym dowiedziałam, to słuchajcie, na Amazonie, ostatnio zaczęłam kupować dużo książek na Amazonie.pl, bo na Book Depository już się nie opłaca, nawet biorąc pod uwagę to, że ta przesyłka jest przecież darmowa z Book Depo, ale i tak ceny tych książek, wiecie co, ostatnio właśnie zaczęłam polować na książki na Amazonie.pl i za te książki zapłaciłam, one kosztowały chyba po 50 zł sztuka, 55 i jeszcze miałam darmową przesyłkę, więc tak tylko chciałam Wam powiedzieć o Amazonie, bo na Book Depo chyba widziałam je za stówkę, albo jakieś inne książki widziałam za stówkę, a na Amazonie widziałam o wiele taniej, więc jeżeli teraz szukacie gdzieś jakichś książek, to polecam Amazona albo Allegro, do czego też przyjdziemy, mam też sporo książek z Allegro. W każdym razie kupiłam sobie właśnie Czarnoksiężnika z Krainy Oz w tym wydaniu, do tego Wyspa Skarbów, kolejna Wyspa Skarbów na mojej półce, wszystko przez Sarę, przez którą zapałałam miłością do piratów i no, sami rozumiecie. No i też Frankenstein w tym wydaniu też w ogóle bardzo ładnie wygląda i no już nie wiem co robić z tą klasyką, bo ona jest ciągle wznawiana, ciągle mam wrażenie, że te same tytuły są wznawiane w różnych ładnych wersjach okładkowych i ja po prostu nie potrafię zdecydować się na jedną wersję okładkową, ale gdy już w końcu się zdecyduję, to wydaje mi się, że pozbędę się tych moich dodatkowych wersji różnych książek, poza oczywiście muszkieterami, oni zostają ze mną na zawsze, wszystkie możliwe piękne wydania, jakie tylko dorwę, a to, no to ta sama właśnie już nie wiem, które wydania Wam się bardziej podobają. Czy te z
Puffin coś tam, bla bla bla, czy pingwiny takie, bo to też są pingwiny, tylko jakoś inaczej ta kolekcja się nazywa. Więc już nie wiem, co robić z tymi pingwinami, które pingwiny zbieracie. W każdym razie, Marta, bardzo dziękuję Ci za te książki, one naprawdę są bardzo, ale to bardzo ładne i właśnie Józef Ignacy Kraszewski zaliczył glebę. Czas na języki. Jest to książka napisana przez Sandrę Scholz, moją koleżankę, którą poznałam dzięki YouTube'owi. Sandrą kiedyś nagrywałam filmik na mój kanał i też nagrywałyśmy filmik na jej kanał. Już za bardzo nie pamiętam, o co chodziło, ale mogę Wam ten filmik podlinkować. W każdym razie Sandra jest poliglotką, mówi biegle na pewno po angielsku, niemiecku, włosku, wydaje mi się, że rosyjsku, hiszpańsku i cały czas uczy się nowych języków. I właśnie na kartach tej książki zdradza przepis na to, jak uczyć się tych języków. Jeszcze tej książki nie czytałam. Ale no, wierzę Sandrze, że rzeczywiście te metody są skuteczne, skoro ona sama z nich korzysta i płynnie mówi w tylu językach, więc książka ta została wydana przez wydawnictwo Pełne Czasu. Poniżej dam Wam link do tej książki, może Was to zainteresuje. I Sandra, raz jeszcze chciałabym Ci pogratulować tego, że udało Ci się wydać książkę i na pewno będę musiała się za nią zabrać, po nią sięgnąć, ponieważ chciałabym odkurzyć swoje języki. Niemiecki kiedyś mówiłam biegle, a teraz to jakaś masakra, nie używałam niemieckiego od chyba 10 lat. To samo tyczy się włoskiego, czy też rosyjskiego, który chciałabym sobie odświeżyć, zwłaszcza po przeczytaniu książek Leigh Bardugo i teraz kłania nam się tutaj trylogia Grisha, Cień i Kość, Szturm i Grom oraz Ruina i Rewolta. Książki dostałam od mojej koleżanki, przyjaciółki właściwie, Hasacza. Hasacz, dziękuję Ci bardzo gorąco, Weronika, naprawdę zrobiłaś mi wtedy dzień, bo pamiętam, jak szukałam Ruiny i Rewolty i w ogóle tych serii i tej całej serii chciałam to wszystko przeczytać i namierzyłam sobie tę część w Empiku i pochwaliłam się Weronice, że tak, mam Ruinę i Rewoltę, ale nie mogę namierzyć tych książek, bo one chodzą teraz po takich cenach, że lepiej nie mówić. A Weronika do mnie, hej stara, ale ja Ci mogę wszystko wysłać, bo nie będę do tego wracać. No i wysłała mi całą trylogię Grisha i bardzo dziękuję, bo na pewno lepiej było to czytać w tym tłumaczeniu, aniżeli w tłumaczeniu Maga z jakimiś zmroczami i tak dalej. Aczkolwiek pragnę zaznaczyć, że tutaj jest bardzo dużo literówek, czego się nie spodziewałam. I jeżeli chodzi o tę trylogię, ja jej osobiście bardzo nie lubię i tu już abstrahując od głównej bohaterki Aliny i nie wiem, Mala i tego, co się tutaj dzieje, to bardzo nie podoba mi się to, co Leigh Bardugo robi sobie z kulturą rosyjską, że bierze sobie z tej kultury to, co chce, niektóre rzeczy przedstawia stereotypowo, tłumacząc, że to przecież Rawka, a nie Rosja, ale no wiecie co, do tego powiedzmy, że o tym wszystkim opowiem w filmie, który chcę nagrać o trylogii Grisha. Chcę ten film nagrać w tym tygodniu, więc pójdzie być może w tym tygodniu, a jak nie, to na pewno w przyszłym tygodniu. I postanowiłam sobie ten filmik podzielić właśnie, jeden poświęcić tylko i wyłącznie trylogii Grisha, a drugi szóstce Wron oraz Kanciarzom. I na to też polowałam. Zapłaciłam 150 zł, żeby mieć Kanciarzy z czerwonym tutaj brzegiem, ponieważ tak bardzo pamiętam, że podobała mi się szóstka Wron i tak bardzo żałowałam, że nie mam Kanciarzy z czerwonym brzegiem. Gdy zobaczyłam w ogóle ceny tych książek, na OLX-ie chyba akurat je znalazłam, po prostu była jakaś masakra. I też najczęściej właśnie były sprzedawane w duecie, więc kupiłam sobie dylogię, chociaż akurat mam już szóstkę Wron, miałam właśnie z tym czarnymi brzegami. Co więcej, też właśnie od Hasacza, jakoś kilka dni później dostałam również szóstkę Wron i Kanciarzy. Więc pewnie jeden egzemplarz, taki duecik, będę musiała sprzedać i będę chciała to od razu, mówię, zrobić za 150 zł za tyle, za ile niestety kupiłam te książki. Zobaczcie, po prostu jestem, no, masakra jakaś, tak bardzo chciałam mieć. Kupiłam i zaraz po kupieniu przeczytałam i teraz chcę się tych książek chyba pozbyć, bo do Leigh Bardugo sobie jeszcze wrócimy. Jeżeli chodzi o trylogię Grisha, to tylko tak chciałabym rzucić, jeżeli chodzi o ten rosyjski, co mi właśnie między innymi przeszkadzało, na przykład słowo Grisha, bo nie wiem, czy wiecie, co oznacza Grisha. Grisha to jest zdrobnienie chyba od imienia Gregorii, więc generalnie ja się nie dziwię, że ta książka jest bardzo mocno hejtowana przez Rosjan, jasne, a ona też ma wielu fanów rosyjskich, którzy przymykają oczy na te głupoty, które tutaj poczyniła Leigh Bardugo, ale dużo osób jest urażonych z tego, co czytałam, bo ja właściwie zauważyłam tutaj dwie rzeczy. Grisha oraz kwas, co mnie bardzo bawiło. W ogóle czytając tę trylogię od razu pobiegłam po kwas chlebowy, bo tutaj bohaterowie piją kwas chlebowy. Co więcej, oni tym kwasem się upijają, a przecież kwas chlebowy jest napojem bezalkoholowym. Czytałam tłumaczenia Bardugo, ona powiedziała, że zdecydowała się na kwas, a nie wódkę, ponieważ wódka, ona jest taka bardzo współczesna, każdy zna wódkę i to nie pasuje do tego świata fantazy, high fantazy, który wykreowała. A przecież te książki nie leżały koło świata high fantazy, więc nie wiem, dlaczego nazywa to high fantasy. W każdym razie, no okej, okay, dobra, nie wzięła sobie tej wódki, ale wzięła kwas. I moim zdaniem lepiej byłoby, gdyby to jednak była wódka niż kwas, albo gdyby wymyśliła sobie jakiś inny napój, powiedzmy, zainspirowała się czymś rosyjskim, jakimiś słowami, starała się stworzyć swój język a la rosyjski, ale ona wzięła prawdziwe rosyjskie słowa, wrzuciła
do tej fantastyki i dziwi się, że ludzie na przykład śmieją się z tego, że tutaj bohaterowie piją bezalkoholowy napój i tym się upijają, albo na przykład, że Rosjanom części, przynajmniej z tego co widziałam, bo zaczęłam sobie szukać informacji na ten temat i dokopałam się też do innych bzdur w tej książce, no nie podoba się to, że ci ludzie z tymi mocami nazywają się Griszami. To tak jakbyśmy czytali sobie książkę, która byłaby inspirowana Polską i na przykład czytalibyśmy sobie o armii Grześków i ludziach, którzy upijają się, no nie wiem, napojami Helena. Rozumiecie? To jest po prostu głupota. Ciekawa właśnie jestem, jak Amerykanie by odnieśli się z kolei do fantastyki napisanej przez jakiegoś europejskiego twórcę, który napisałby o armii Johnów, dajmy na to, Tomów, Peterów, nie wiem jakie tam imię jest najbardziej popularne i też właśnie ludzi, którzy upijają się jakimś bezalkoholowym napojem, więc rozumiecie skalę głupoty w tej książce. Także jeżeli chodzi o kreację świata, to jest po prostu dramat i to jest jeden z tych minusów ogromnych tej książki, ale do tego sobie przyjdziemy w osobnym filmie o trylogii Grisha i też do szóstki Wron też mam dużo, dużo ale, więc to sobie ogarniemy jakoś. Na pewno najpierw pojawi się filmik o trylogii Grisha, a dopiero później pojawi się film o szóstce Wron, czyli to pewnie pojawi się w tym tygodniu albo w przyszłym, to szóstka Wron pojawi się za 2 tygodnie. Postanowiłam jakoś tak rozdzielić sobie te filmy, żeby tak merytorycznie podejść do tego, dlaczego nie lubię tych książek, a nie dlatego, że nie, bo nie. Więc okej, dobra, do tego sobie jeszcze wrócimy. Teraz tak, Ten sabat nie upadnie, miałam tego nie czytać, ale dostałam w prezencie od Oli, Ola, dziękuję. I jeżeli chodzi o Ten sabat nie upadnie, to wiecie, ja bardzo mocno nie lubię książki Te Wiedźmy nie płoną, uważam, że ona jest potwornie słaba, ale sporo osób na Instagramie pisało: Anita, daj szansę drugiemu tomowi, bo często bywa tak, że pierwszy jest beznadziejny, drugi jest super, albo odwrotnie, pierwszy super, drugi beznadziejny i tak dalej, ale podobno mam dać temu szansę, dałam takie głosowanie na stories, czy mam to czytać, czy nie i chyba ponad 1000 osób kliknęło, żebym to przeczytała, więc nie wiem, kiedy to zrobię, ale postaram się to przeczytać, nie nastawiam się negatywnie, bo kto wie, może rzeczywiście ta książka jest lepsza, także tutaj mam Ten sabat nie upadnie, tutaj z kolei Golden Sun, czyli druga część trylogii Red Rising i generalnie jeżeli chodzi o tę trylogię, pierwszy tam pamiętam, że oddałam Zuzie, miałam taki egzemplarz w miękkiej oprawie polski, który swoją drogą dostałam kiedyś od Remigiusza Mroza, więc oddałam to Zuzie i czy tego żałuję? Nie. Chyba nie, nie żałuję tego. Po prostu, gdy zobaczyłam sobie nagle to wydanie, stwierdziłam, że i tak pewnie chciałabym zamienić sobie to polskie wydanie na zagraniczne, więc będę czytać to w tych wydaniach, o ile oczywiście uda mi się zapolować na pierwszy i trzeci tom w jakiejś przyzwoitej cenie, bo akurat tą książkę kupiłam na Allegro za jakieś chyba 20 zł, więc super. Właśnie ostatnio poluję bardzo dużo na książki w Allegro albo właśnie Amazon, także do czego my sobie teraz tutaj przyjdziemy, może do czegoś też dalej młodzieżowego. Jedźmy sobie z tą tematyką. Tutaj mam Akademię Dobra i Zła, bo prosicie mnie o to, żebym to przeczytała. Kupiłam sobie wydania angielskie i się nimi zachwyciłam, ponieważ te okładki tutaj, one są takimi okładkami do miziania. One mają takie tutaj, nie wiem jak to ująć, ale to jest taki specyficzny rodzaj okładek. W takim wydaniu mam również Gaimana zagranicznego oraz to. Jest to kryminał Dean Rayburn, jakiś taki kryminał historyczny. Podobno bardzo dobra seria i nie trzeba tego czytać tak jakoś po kolei, więc mi udało się nabyć na Allegro tom numer 4 za jakieś 12 zł i trochę żałowałam na początku, że akurat w miękkiej oprawie, no ale stwierdziłam, że dam temu szansę. A teraz, gdy przyszło do mnie w miękkiej oprawie, bo nie ukrywam, że wolę książki w twardych oprawach, no to, no, to jest takie fajne do miziania. Nie wiem, czy to słyszycie. Ten odgłos. Czy normalne książki też taki odgłos wydają? Nie, aż takiego nie. Więc no, to są książki tak zwane do miziania i mam nadzieję, że one będą dobre. Jestem w ogóle bardzo pozytywnie nastawiona do tej serii i zobaczymy, czy mi podejdzie. Jeżeli ta część mi podejdzie, to na pewno będę chciała mieć 3 poprzednie i chyba 5, bo to chyba 5 serii. To jest seria o Weronice Speedwell, więc jestem tego ciekawa. Jeżeli chodzi o Akademię Dobra i Zła, to jest właśnie, no, te wydania są piękne, bardzo mi się podobają. Właśnie w miękkiej oprawie, tak jak już mówiłam, częściej kupuję książki w twardych oprawach, jakoś tak bardziej wolę, ale te miękkich są naprawdę cudne i też mam nadzieję, że ta seria mi się spodoba. I teraz jeszcze dalej idąc z młodzieżówkami, tę serię Wam pokazywałam, to jest seria Pegasus, ale pokażę Wam ją raz jeszcze razem z polskimi okładkami, bo polskie są naprawdę okropne i teraz to zaliczyło glebę, muszę uważać na książki, więc polskie są okropne i gdy zobaczyłam właśnie na Allegro z kolei, to kosztowało, nie pamiętam ile, nie chcę kłamać, chyba o tym mówiłam w jednym z vlogów, więc mogę odesłać Was do tego vloga, ale chyba nie jakoś dużo. Kojarzy mi się, że 60 zł, mogę być w błędzie, że 60 zł zapłaciłam za te 5 tomów albo 80, czyli
A może 100? Dobra, nie chcę kłamać, ale to nie było jakoś tak dużo za 5 książek w twardym wydaniu. I teraz zobaczcie właśnie, dlaczego kupiłam sobie te wydania, bo są o wiele ładniejsze od polskich wydań i z tego, co słyszałam, jest to bardzo fajna seria dla fanów Percy'ego Jacksona, dla książek Riordana i podobno o niebo lepsza od Persiaka. Tu też mamy chyba właśnie jakąś mitologię grecką czy rzymską, mamy jakiegoś Pegaza i no nie mogę się tego doczekać. O, czekajcie, jeszcze jeden tom, to w ogóle ma 6 tomów. Teraz muszę być ostrożna, bo tworzę właśnie książkową wieżę i zaraz mi to wszystko poleci. Jest jeszcze taka okładka. Uważam, że te wydania wyglądają naprawdę pięknie i o niebo lepiej od polskich i były taniej w ogóle. No to wiecie, kupiłam. Nie wiem, kiedy to wszystko przeczytam, ale dobra, może na emeryturze będę nadrabiać. Także to sobie tutaj odkładamy. Przechodzimy do Edgara Allana Poe. Mam tutaj trochę wesperków, tylko niestety w miękkich okładkach. W sumie powinnam chyba kupować sobie je w twardych oprawach, tak mi się wydaje. Wespery w ogóle, oni tak pięknie wydają książki i takie tanie są, zwłaszcza gdy kupuje się na stronie Wespera w porównaniu na przykład do Wesperów z Empiku czy coś. W księgarniach drożej więcej te książki kosztują niż na stronie Wespera, więc na pewno będę musiała sobie kupić Obcego. Bardzo podobają mi się wydania Obcego, po prostu kocham Obcego i bardzo chciałabym przeczytać też książki. Tutaj mam Lovecrafta, a tutaj chyba jeszcze jeden gdzieś Lovecraft był, ale to może Wam pokażę przy okazji. Teraz natomiast przejdę sobie do Kim Ji-young, jak to się nazywa, czekajcie, Kim Ji-young, Laura Lee, to bardzo ładnie wymawia, urodzona w 1982 roku, Cheonam-ju. Jest to koreańska powieść, która podbiła świat, powieść, która skłoniła do dyskusji na temat praw kobiet w Korei. Wydaje mi się, że pewne rzeczy można odnieść do tego, co na przykład dzieje się w Polsce. Dzisiaj właśnie słuchałam podcastu Laury, bo nagrywam ten book haul po raz drugi, bo stwierdziłam, że to, co wczoraj nagrałam, to jednak nie było to, co chciałabym puścić, że nie powiedziałam różnych rzeczy i chciałabym teraz jeszcze powtórzyć, więc no widzicie. Dlatego te filmy pojawiają się tak rzadko, bo nagrywam je po kilka razy. W każdym razie, dzisiaj słuchałam sobie podcastu Laury i też Was z tego podcastu odsyłam, bo Laura naprawdę w bardzo ciekawy sposób opowiedziała o tej książce i też podała takich trochę ciekawostek, jak na przykład, nie wiem czy wiecie, ale w Chinach kobiety na przykład nie mogły przychodzić do pracy w okularach, ponieważ wydawały się wtedy, wyglądały na mądrzejsze. I to, wiecie, prawa kobiet to nie tylko Korea, ale też na przykład w Chinach i tylko na przykład mężczyźni mogli chodzić w okularach. Natomiast w Korei podobno po tym, gdy ta książka się ukazała w 2016 roku i gdy kobiety ją czytały, to autentycznie ta książka zakończyła pewne związki. Mężczyźni zrywali ze swoimi kobietami, rozwodzili się i tak dalej, bo nie podobało im się to, że one właśnie wspierają walkę o prawa kobiet i tak dalej, więc to podobno bardzo mocno wstrząsnęło Koreą. Jest to książka z 2016 roku i też mną tak trochę wstrząsnęło po wysłuchaniu podcastu Laury chyba bardziej niż wcześniej, to znaczy zwróciłam uwagę na pewne rzeczy, których wcześniej nie dostrzegałam i ta książka jest naprawdę bardzo dobra, bardzo, bardzo, bardzo gorąco będę Wam ją polecać i muszę zmienić ocenę na Goodreads, bo dam jej ocenę 4/5, a po wysłuchaniu podcastu Laury zdałam sobie sprawę, jaką głupotę zrobiłam i to będzie jednak chyba 5/5. Książka, do której warto wracać i naprawdę bardzo dobra, więc to w ogóle bardzo mocno Wam polecam. Tutaj natomiast mam Kazuo Ishiguro, Klara i Słońce i wiem tylko to, że jest to książka o jakiejś sztucznej inteligencji, ludzkich uczuciach, nic poza tym, bo też generalnie, jeżeli chodzi o takie głośne tytuły, staram się, to znaczy sprawdzam oceny na Goodreads czy gdzieś, ale staram się nie czytać opinii, żeby sobie za wiele nie spoilować. Też jeżeli chodzi o treść, to też często nie czytam tych opisów na tyłach książek, ponieważ one też czasami za dużo zdradzają, więc w sumie nic więcej nie wiem na temat tej książki. Wiem tylko, że Kazuo Ishiguro był chyba, jest noblistą i że to książka, no wiadomo, azjatycka. A mnie ostatnio właśnie ciągnie ku takim azjatyckim klimatom, więc też poprosiłam Laurę Lee, żeby zrobiła mi TBR na kolejny miesiąc. I Laura, mam nadzieję, że będzie obfitował w azjatycką literaturę, ponieważ bardzo chciałabym właśnie wejść w te tematy. Tutaj mam książkę, która jest taką chyba czarną komedią dotyczącą, opowiadającą o dziewczynach, które polują na zombie. I bardzo mi się to spodobało, kupiłam sobie, ponieważ ostatnio naszło mnie takie zombiakowe klimaty trochę za sprawą Outpostu Glukowskiego. Jeżeli chodzi o tę książkę, widzę, że ona wzbudza jakieś tam kontrowersje trochę, znaczy kontrowersje. Chodzi o to, że niektórzy fani Glukowskiego uważają, że to jest majstersztyk, a inni, że on sam siebie kopiuje, że to jest po prostu powtórka z Metro. Nawet chyba wczoraj pojawił się jakiś komentarz u mnie, że o, nie czytała Metra, sięgnęła sobie po to, nie? No bo wiadomo, że
nie można sięgnąć po którąś książkę autora, tylko zanim sięgniemy po książkę numer 10, to trzeba przeczytać 9 poprzednich, prawda? Więc no. W każdym razie Outpost mi się podobał. Może tylko mnie urwał, ale bardzo podoba mi się ta historia, więc będę dalej Wam tę książkę polecać. I jakby co, odsyłam Was do mojego filmu, gdzie szerzej mówiłam na temat tej książki. Tutaj mam Bright w otchłani kłamstw Mateusza Cetnarskiego. Jest to self-publishing. Mateusz, który... On ma chyba 16 lat i właśnie stara się, próbuje swoich sił w fantastyce, z tego co widzę, takiej bardziej młodzieżowej. No ale spodobało mi się to wydanie tej książki, gdy wysłał mi okładkę, przykuła moją uwagę i też nawet wydaje mi się, że może to być bardzo ciekawa historia właśnie jakiegoś szpiega, tej całej Sary Bright, która zostaje zdegradowana z tej funkcji. Dlaczego, co tu chodzi, tego dowiemy się w trakcie czytania. I to, co mi się spodobało, gdy otworzyłam tę książkę, to od razu mapka. I ta mapka wygląda naprawdę bardzo fachowo, więc wydaje mi się, że niektóre wydawnictwa mogłyby uczyć się od Mateusza Cetnarskiego, jak wydawać książki. Co do treści, nie wypowiem się, bo nie czytałam. Obiecałam Mateuszowi, że przeczytam to w przyszłym tygodniu, więc będzie czytany, będę Wam pisać, co sądzę na temat tej książki. Tutaj mam książkę o przeklętych obiektach i to jest hit. Osoba, która boi się takich historii typu obecność, typu opętania, typu egzorcysta, kupiła sobie książkę o przeklętych przedmiotach i zapłaciłam na nią na Allegro chyba też jakieś 21 zł. Ona jest przepięknie wydana i zanim oczywiście zapłaciłam za nią, kupiłam ją, to szukałam opinii na jej temat i znalazłam właśnie jakiś kanał takiego kolesia, który on chyba książek za bardzo nie recenzuje, ale akurat właśnie o tej książce opowiadał i bardzo spodobało mi się, jak opowiadał o tej książce. Mamy tu między innymi historię Pierścienia, który podobno zainspirował Tolkiena do napisania Władcy Pierścieni i ta książka jest przepięknie wydana. Będę ją czytać chyba, nie wiem, przy okazji jakiegoś Halloween. Bardzo podoba mi się, o, zobaczcie, właśnie takie ilustracje są w środku. I tych ilustracji jest dużo, mogę Wam pokazać, nie wiem, Annabelle, bo Annabelle jest taką chyba jedną z bardziej znanych, no chciałam powiedzieć postaci, jednym z bardziej znanych przeklętych przedmiotów. I tutaj tak właśnie wygląda Annabelle i ta książka to cudo, jeżeli chodzi o wydanie i mam nadzieję, że też jeżeli chodzi o treść. Jeżeli chodzi o książki, które bardziej wyglądają niż, wydaje mi się, zawierają jakąkolwiek treść, to taką książką jest Red Lipstick, czyli taka oda do ikony piękna jakoś tak, do czerwonej pomadki bodajże. I jeszcze tej książki nie przeglądałam, tylko właśnie bardzo spodobały mi się w internecie, jak widziałam jakieś takie grafiki ze środka, więc jeszcze tego nie czytałam. I nie mogę Wam nic powiedzieć na jej temat, ale lubię sobie czasami właśnie czytać o historii różnych kosmetyków i kiedyś bardzo lubiłam, zwłaszcza gdy czytałam dużo biografii hollywoodzkich gwiazd, to czy biografię Maxa Factora, też czytałam jego biografię, kiedyś bardzo lubiłam takie tematy, tak jakoś zobaczyłam tę książkę i ona ma jeszcze taką fajną szminkę pod obwolutą, no to pomyślałam sobie, dobra Anita, bierzesz, bo też było tanie, więc powinnam przestać tak myśleć, taniej bierzesz, lepiej zbierać pieniądze, żebym mogła kupić to piękne wydanie Grotron z Folio Society, które tak bardzo bym chciała. To teraz tak szybko, żeby za bardzo się nie rozwodzić, Niewidzialne życie Adi Laru, to będzie kolejny filmik, jaki zobaczycie na moim kanale. No chyba, że chcecie, żebym na szybko nagrała filmik o książkach na majówkę. To wtedy mogę usiąść i raz, dwa nagrać filmik o książkach na majówkę, a dopiero potem zabrać się za Niewidzialne życie Adi Laru. Za książkę, która wybitnie mi się nie podobała, 1/5, miałam chyba zbyt wysokie oczekiwania względem tego tytułu. Czasami oczekiwania potrafią zabić radość z czytania, bo po prostu sięgamy sobie po taki, nie wiem, święty graal, spodziewamy się nie wiadomo czego, a tu się okazuje, że no, nie do końca mi się to spodobało. Także dajcie znać, czy wolicie najpierw filmik o Adi, jeszcze go nie nagrałam, więc będę musiała nagrać, czy wolicie jednak, żebym szybko nagrała filmik o książkach na majówkę, a potem od razu zabrała się za Adi, więc czekam tutaj na info od Was, jak wolicie. Małgorzata Musierowicz na Jowisza uzupełnia mi Jerzycjadę. Osobiście, jak się okazuje, jednak nie przepadam za Jerzycjadą, ale bardzo dziękuję wydawnictwu HarperCollins za to, że otrzymałam tę książkę. To miała być współpraca i zaczęłam sobie to czytać i jednak napisałam, że no niestety za bardzo mi to nie wchodzi, ale też nie chcę wypowiadać się na temat tej książki, bo skoro nie jestem jakąś wielką fanką Jerzycjady, myślałam, że może dzięki tej książce się przekonam, to no wiecie, wydaje mi się, że fanom Jerzycjady to się może spodobać. Ta książka jest przepięknie wydana, ma bardzo fajną materiałową okładkę, do tego w środku ma dużo właśnie ciekawych informacji, prawdopodobnie dla fanów Jerzycjady, bardzo dużo różnych zdjęć,
rysunków, więc no nie wiem, co mogłabym powiedzieć. Jeżeli lubicie rodzinę Borejków, czy jak tam oni się nazywali, tak? Gratka dla wszystkich miłośników Borejków, to myślę, że możecie zwrócić uwagę na tę książkę w księgarniach, sobie ją przejrzeć. Jeżeli Wam się spodoba, to kupić sobie albo podarować w prezencie osobom, które właśnie są wielkimi fanami Jerzycjady. Więc na Jowisza uzupełniam Jerzycjadę. Bardzo ładne wydanie, bardzo to wydanie mi się podoba, tylko teraz nie wiem, co z tą książką zrobić, bo jak już mówiłam, trochę nie moje klimaty. Także teraz przechodzimy sobie do Strażniczki Słońca Mai Lunde. I ta książka jest przepięknie wydana i ja cały czas jestem pod wrażeniem tego, jak łatwo Mai Lunde, mam wrażenie, przychodzi mówienie o trudnych tematach w książkach dla dzieci. I ta książka jest przepięknie napisana, w ogóle gdzieś tam chyba na Goodreads, bo się uaktywniłam na Goodreads, znajdziecie moją taką krótką opinię na temat tej książki. Piękne ilustracje, bardzo wartościowa treść. Osobiście jestem zakochana w książkach Mai Lunde, w Śnieżnej Siostrze też, więc tę książkę również polecam Wam bardzo, ale to bardzo gorąco, tak na szybko fryzury intymne, które dostałam ostatnio od Oli, ale nie będę może tutaj zaglądać, pokazywać Wam, jak ta książka tutaj w środku wygląda, ponieważ YouTube mnie chyba zaraz tutaj zbanuje, ocenzuruje, będzie demonetyzacja i tak dalej, ale bardzo ciekawa pozycja, Ola. Dziękuję, naprawdę. Gdy ją przeglądałam, to no, jeżeli gdzieś dorwiecie sobie tę książkę w jakimś Dedalusie czy coś, to zobaczcie, jak ona w środku wygląda. Dosyć zabawna pozycja. Tutaj drugi tom Shadow of the Fox Julie Kagawa. Jak wiecie, słuchałam sobie tego ostatnio w aplikacji BookBeat. Jeżeli chodzi o moje takie przemyślenia w związku z tą książką, wszystko znajdziecie w filmie, który publikowałam. Chodzi o vloga, w którym właśnie słuchałam m.in. Shadow of the Fox. I tak bardzo pokochałam tę historię. I nie wiem właśnie, czy pokochałam ją dlatego, że jest taka super, czy dlatego, że czytałam Tancerzy Burzy Joya Christophera, którzy strasznie mnie wymęczyli. W każdym razie na razie jestem na etapie, że to bardzo mocno kocham i właśnie dlatego kupiłam sobie drugi tom i to kupiłam na Allegro za jakieś 3 dyszki. I bardzo się z tego powodu cieszę, ponieważ jeżeli chodzi o audiobooki, lubię słuchać audiobooków, tak na przykład gdy sprzątam czy coś, ale nie wtedy, kiedy nagle się w czymś zakocham i chcę jak najszybciej połknąć jakąś historię, bo wiadomo, że słuchanie audiobooków to proces trochę dłuższy od czytania. Więc cieszę się, że kupiłam sobie tę książkę. Gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak ona wygląda pod obwolutą, to nic specjalnego. Także tutaj mamy Julie Kagawę, będzie to czytane, po prostu nie mogę się tego doczekać. Tutaj mam Wędrowca Cienia, czyli mitologia majańska, J.C. Cervantes. Trzeci tom Posłańca Burzy, mojej jednej z ulubionych serii młodzieżowych, która wydaje mi się lepsza od Persiaka. Wiem, niektórzy powiedzą, że bluźnie, ale no ja lubię Persiaka, ale wydaje mi się, że J.C. Cervantes akurat na kartach tej trylogii porusza się w tych schematach riordanowskich lepiej niż Riordan na kartach Persiaka, bo mam tu oczywiście na myśli tylko Persiaka, bo jednak wolę chyba bardziej olimpijskich herosów i Apollo, nie wiem, chyba to jest lepsze od Apollo, ale Kroniki Rodu Kain z kolei to w ogóle też było świetne. W każdym razie mamy tu majańskie bóstwa, świetną historię Zeina Obispo i Szkakał bogini czekolady, więc mam tutaj Bogu Rodzonych i dużo przygód i no ja po prostu jestem zakochana w tej trylogii. Ona składa się z trzech tomów. Pierwsze to było, czekajcie, Posłanie z Burzy, potem Strażnik Ognia, a na końcu Wędrowiec Cienia i uważam, że ten tom był zdecydowanie najlepszy, więc raz jeszcze polecam Wam bardzo, ale to bardzo gorąco. Po prostu wydaje mi się, że ta seria jest tak bardzo niedoceniana, że będę musiała Was nią bardzo mocno katować, żebyście zaczęli ją czytać, żeby też inne osoby w końcu doceniły tę serię, bo nie wiem, o co chodzi. Ludzie jarają się na przykład trylogią Grisha, a to jakoś tak jest zapomniane, więc trzeba to zmienić. Więc będzie filmik o tym, dlaczego trylogia Grisha wcale nie jest taka fajna i będę Was katować tym i mówić, żebyście to czytali, bo to jest fajne, więc okej. Okay. Tutaj mam natomiast Przebudzenie Powietrza Elis Kowy i Przebudzenie Powietrza to jest taka młodzieżowa, bardzo, bardzo lekka, 2015 rok. Czuć te schematy, które wtedy się pojawiały, ale też bardzo mi się podoba właśnie to, że Elis Kowa, pomimo tych schematów, niektóre te schematy przełamuje. Okej, okay, mamy tu bohaterkę z mocami, motyw wybrańca, bla, 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 ale to zostaje trochę przełamane w porównaniu na przykład do trylogii Grisha, gdzie Alina trochę później dowiaduje się o swoich mocach. Tutaj wala kawa na ławę, drugi rozdział, hej stara, masz super moce. Jeszcze ten moment, w którym następuje to przebudzenie, to było takie, kurde, serio, więc to nie jest książka idealna, ale myślę, że może spodobać się przede wszystkim właśnie miłośnikom takich fantastycznych, młodzieżowych romansów. Zwłaszcza polecam to osobom, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tego typu książkami, takimi romansami. Myślę, że Przebudzenie Powietrza może się Wam spodobać, zwłaszcza, że mam tu pewną postać, która gdzieś poniekąd tak trochę przywodzi mi na myśl Akarina. A jak wiecie, kocham Akarina, moje serduszko do niego bije, więc Przebudzenie Powietrza polecam. Tutaj natomiast
list mam Marcy, list Marcy Nondel, więc no nie wypada mi teraz nie pozdrowić największej fanki Marcy na polskim booktubie, czyli Karoliny z kanału Kombook, bo tyle ile się nasłucham o tych książkach, to po prostu mam wrażenie, że wszyscy zaczęli czytać te książki dzięki Karolinie i też je miałam na liście do przeczytania, tylko cały czas coś mi tutaj jakoś nie mogłam się za nie zabrać, jakoś, no nie wiem dlaczego, więc gdy zobaczyłam je ostatnio u Oli, Pop Books, swoją drogą zapraszam Was na Instagrama Oli, żebyście zobaczyli reorganizację, którą zrobiłyśmy, jej biblioteczki, jak teraz jej biblioteczka wygląda, to właśnie podczas tej reorganizacji zobaczyłam te książki i Ola, że chce się ich pozbyć, a ja, że tak, bo ja chcę je przeczytać. Ola, no to bierz, Ola, dziękuję. Będę czytać Marcy i widziałam, że na Ondel chyba ostatnio czytała też Zuza Zaksiążkowana i że jej się podobało, więc nie mogę doczekać się czytania tych książek, jestem bardzo do nich tak pozytywnie nastawiona, chociaż teraz zaczęłam się tego obawiać, bo jeżeli chodzi o Adi Larue, byłam pozytywnie nastawiona. Kanciarze, Szóstka Wron, to po prostu to będzie moja miłość. To samo było z Tancerzami Burzy i okazało się jak okazało, więc może fuj, to jest okropne, nie będę się nastawiać, bo naprawdę nie chciałabym się znowu czymś rozczarować, więc no mam nadzieję, że to mi się spodoba, więc Ola, raz jeszcze dziękuję. Tutaj mam coś, czego będę musiała się pozbyć, czyli seria niefortunnych zdarzeń, wydania angielskie za 120 zł, jakby co będę chciała się tego pozbyć, bo za tyle te książki kupiłam, gdyby ktoś był zainteresowany. A dlaczego chcę się ich pozbyć? Dlatego, że przez przypadek kupiłam te książki w serialowych wydaniach i one mi się za bardzo nie podobają, wolałabym nieserialowe wydania, więc nie wiem w ogóle, czy ktoś będzie tymi książkami zainteresowany. Zapomniałam ich zwrócić i chyba teraz termin zwrotu minął i tak dalej, więc nie mogę tego zrobić. W każdym razie tu są właśnie te takie serialowe okładki, które nie do końca mi się podobają. Dodam, że serialu nie widziałam, ponieważ najpierw chciałam przeczytać książki, ale teraz no poluję na te książki, bardzo trudno je znaleźć. W każdym razie, jeżeli chodzi o te wydania, pragnę tylko zwrócić uwagę, że bardzo podobają mi się te krawędzie, bardzo podobają mi się książki z takimi nierówno przyciętymi kartkami na brzegach, więc to się na pewno tak bardzo mocno wyróżnia w tych wydaniach. Jest naprawdę bardzo fajne, ale no mimo wszystko no nie chcę ich. To są numery od 5 do 9, więc no nie wiem, zobaczyłam cenę na Allegro i nie wiem czemu myślałam, że to nie jest wydanie serialowe, tak szybko kupiłam, bo bałam się, że zaraz ktoś mi wykupi i no niestety nie udało się. Tutaj mamy Star Warsy, pokazywałam Wam to ostatnio, tak jakby pisane przez Williama Szekspira, podzielone na akty, sceny i to jest akurat ta jedyna i słuszna trylogia, czyli 4, 5, 6, bo też widziałam, że Star Warsy 1, 2, 3 doczekały się takiego wydania i 5, 6, 7, nie, 1, czekajcie, 4, 5, 6, 7, 8, 9 to też doczekało się właśnie takiego wydania, ale ja nie chciałam mieć całych Star Warsów, bo no nie lubię ani tych nowych części, ani tych starych. Pamiętam, że przez bardzo długi czas na Zemstę Sithów mówiłam Zemstę Shitów, bo bardzo mi się to nie podoba, natomiast stara trylogia oglądana z milion razy jeszcze na kasetach VHS. Miałam takie bardzo ładne wydanie, w takim chyba, to było takie chyba złote opakowanie, chyba w makro w ogóle kupione przez jakiegoś znajomego taty. O Boże, to było super wydanie i katowałam tą kasetę milion razy, po prostu Gwiezdne Wojny to całe moje dzieciństwo. Więc dlatego mam taką obsesję na punkcie Gwiezdnych Wojen, zbierałam Gwiezdne Wojny w różnych wydaniach, chociaż no wiadomo, że książki powstały na podstawie filmu. I te książki, które mam z Barnes & Noble, to w każdej książce jest ta sama treść, one różnią się tylko okładkami, ale nieważne, po prostu kocham Gwiezdne Wojny i właśnie bardzo podoba mi się to, że mam te książki również dzięki komuś z Was na Instagramie. Muszę sobie zrobić taką ścianę chwały i wpisywać tam te wszystkie osoby, które, dzięki którym kupuję różne rzeczy, żeby potem Wam dziękować, tak wiecie, bardzo mocno kłaniam się do samej ziemi za to, że dzięki Wam kupuję takie fajne książki, więc to Wy sprawiacie, że właśnie to tutaj się dzieje, że tyle książek kupuję, bo no nie jestem w stanie oprzeć się tym ładnym wydaniom, które ciągle mi podsyłacie na Instagramie, to jest po prostu jakaś masakra, być okładkową sroką, to trzeba leczyć, to naprawdę trzeba leczyć, bo no bardzo mi się to podoba. Nie wiem, czy uda mi się teraz znaleźć taką jedną ilustrację, która mi się podobała. Chyba nie. W każdym razie te ilustracje są w środku czarno-białe. Książki bardzo fajnie wydane. Bardzo mi się podobają. Bardzo cieszę się, że je mam. I idziemy, już zmierzamy do końca, więc teraz będę kończyć ten book haul. Kilka ostatnich książek. Historia Marii Stuart, Królowa Szkotów. Zobaczyłam tę książkę u Oli. Moja pierwsza myśl, nastoletnia Maria Stuart. Żałuję, że tego serialu już nie ma na Netflixie. W każdym razie ja wiem, że ten serial z historią ma niewiele wspólnego, poza, nie wiem, imionami bohaterów.
bohaterów. W każdym razie bardzo jakoś tak sprawił, że chciałam poznać historię Marii Stuart. No i skoro Ola nie chce tej książki, no to Ola, bardzo Ci dziękuję po raz kolejny za książkę. I raz jeszcze zapraszam Was na Instagrama Oli. Linki znajdziecie w opisie poniżej. Tutaj jest Thomas Harris Hannibal, książka, którą otrzymałam od Renaty mojej widzki. Renato, też bardzo gorąco Ci dziękuję. Uwielbiam Hannibala Lektora. To były książki mojej podstawówki. Z tego co pamiętam, czytałam to w 8 klasie podstawówki właśnie. Nie wiem, czy wtedy Czerwony Smok wtedy był, chyba też, nie pamiętam. Na pewno znaczy mam Czerwonego Smoka. Takie brzydkie wydania z Ambera z takimi srebrnymi okładkami. Milczenie Owiec, Czerwony Smok, Hannibal właśnie. I mam to jeszcze obłożone takimi plastikowymi okładkami, jakie były tam kiedyś na zeszyty. Może Wam to pokazywałam w Book Haulu, bo nie pamiętam, w której biblioteczce to mam. Na pewno to nie jest gdzieś na wierzchu, ponieważ te wydania są dosyć brzydkie, więc je ukryłam albo w tej biblioteczce, albo w tej przedpokoju, więc trzeba zrobić też bookshelf tour tego mojego przedpokoju i nie wiem, czy przypadkiem przed chwilą nie powiedziałam, że pokazywałam Wam to w Book Haulu zamiast bookshelf tour, to chyba nieważne. Mamy tutaj Hannibala, za którego bardzo gorąco dziękuję. Renato, naprawdę zrobiłaś mi dzień. Tą książką. Tutaj natomiast kolejna książka od Oli Gaiman, któremu daję kolejną szansę, bo moja relacja z nim to taki trochę hejt, dobra, może nie do końca love, ale jednak hejt, docenienie. Są książki, których nie lubię, ale są książki, które nawet w miarę mi się podobały, jak Księga Cmentarna, więc filmik o Gaimanie też chodzę muszę ogarnąć, także bardzo spodobało mi się to wydanie, Ola tego nie chciała. To są jakieś opowiadania i są fajnie wydane w środku, więc Ola, bardzo Ci za nie dziękuję. Tutaj przyszła na Sarnat Zagłada Lovecrafta, generalnie w ogóle ja nie jestem zaznajomiona z jego twórczością, czas najwyższy to nadrobić. I tutaj ostatnia książka tego Book Haula i już po prostu koniec, jesteście wolni, więc no tak, okej. To jest Harry Potter Exploring Hogwarts, jest to taka książka ilustrowana, przedstawiająca różne ciekawostki związane z Hogwartem i ja naprawdę, czy to widać? Chyba tak. Bardzo mocno chciałabym, żeby wydawnictwo Media Rodzina, zamiast ciągle wydawać jakieś Quidditche przez wieki i tak dalej, wydała u nas coś tak fajnego. Bo to jest naprawdę fajnie wydane, jest to dużo ciekawostek, to jest wszystko niestety po angielsku. I też dorwałam to na Allegro, bo na Book Depot, w ogóle ta książka chyba na Book Depot kosztowała 150 zł, a ja na Allegro kupiłam ją za 50. I też koleżanki z Amazona podsyłały mi, że były tam tańsze, więc raz jeszcze Amazon, Allegro i nie, to nie jest film sponsorowany, żeby nie było. Więc tak, no super to jest wydane, bardzo mi się to podoba. Także polecam Wam tę książkę, jeżeli jesteście fanami Harry'ego Pottera. Nie macie problemu z językiem angielskim, to jest pięknie wydane, bardzo fajne, będzie czytane, bo w sumie jeszcze tego tak do końca sobie nie przyjrzałam, bo to jest jedna z nowości w mojej biblioteczce. Jeszcze nie miałam czasu jej ogarnąć, ale wiem, że też jest Harry Potter, Hogsmeade, nie pamiętam. Jeszcze jedna książka właśnie też związana z Harrym Potterem w tym stylu, ale nie pamiętam, co to było. Ale to pewnie łatwo namierzyć, więc będę już kończyć, bo wiem, że ten filmik jest bardzo, bardzo długi. Bardzo Wam dziękuję za jego zobaczenie. Ciekawa jestem, czy którąś z tych książek czytaliście. Jeżeli tak, to żebyście mi napisali, że przeczytaliście i czy warto, czy nie. I właśnie wiecie co? Chciałam zakończyć ten Book Haul machając do Was Charmcasterem, ale chyba dałam go na samo dno. Nie, czekajcie, ja go znajdę, bo chciałabym też, żebyście napisali, czy właśnie macie jakieś takie książki, które tak bardzo kochacie, że tak bardzo polujecie na pewne wydania, których już na przykład nie ma i czy ostatnio udało Wam się dorwać taką książkę, że, no wiecie, bardzo, bardzo długo, kilka miesięcy szukaliście konkretnego wydania i tak, teraz je macie. I co to za wydanie? Co to za książka? Dajcie koniecznie znać właśnie w komentarzach poniżej, bo jestem ciekawa, czy też tak długo polujecie na książki, czy szybko się poddajecie i stwierdzacie, że okej, dobra, nie będę szukać i nie wiem, nastawiam się na inne wydania, bo ja, gdy się uprę, to wiecie co, dalej szukam tych wydań Igrzysk Śmierci ze złoconymi brzegami, które to było wydanie australijskie i kiedyś to kupiłam właśnie gdzieś na jakiejś australijskiej stronie, jakimś australijskim Allegro, ale potem okazało się, że ten sprzedający jednak chyba tego nie ma, więc ten serwis zwrócił mi kasę, którą zapłaciłam za te wydania, ale ja się nie poddaję i ja to znajdę i będę miała te książki w mojej biblioteczce, bo po prostu jestem uparta, gdy coś mi się podoba, gdy coś chcę, to mogę rok, dwa lata, trzy lata szukać, ale to znajdę, więc mam nadzieję, że znajdę też Igrzyska Śmierci i bardzo cieszę się, że znalazłam Charmcastera, więc tym akcentem będę kończyć ten filmik. Bardzo Wam dziękuję za jego zobaczenie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa!